Stefania Romer urodziła się 4 lutego w 1926 roku w Bogdaniszkach na Kowieńszczyźnie. Tam upłynęło jej wczesne dzieciństwo. Po latach podkreślała: moje dni w Bogdaniszkach były zawsze przepełnione. Taki duży był dom, sad, aleje, w domu pełno ludzi, zwierząt, kwiatów. Ciągle goście, spacery, wyjazdy z mamą czy babcią w gościnę. W latach 30. ukończyła Polskie Gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Kowie. Losy rodzinne sprawiły, że po wojnie nie udało jej się wrócić do Polski. Idąc za miłością do ziemi ojczystej, wybrała studia na kierunku agronomii i pozostała z rodakami na Wileńszczyźnie. W latach 50. ubiegłego wieku podjęła pracę w kołchozie w Szerwintach, gdzie przez 3 lata pracowała ponad siły. Później otrzymała ofertę pracy w Wileńskim Technikum Rolniczym z polskim językiem wykładowym. Pracę tej poświęciła 26 lat, wychowując polską młodzież w trudnych czasach okupacji sowieckiej. W sposób niezwykły i przejmujący opisała świadectwo losów Polaków na Litwie w XX wieku we wspomnieniach wydanych w 2008 roku. Zmarła 2 lipca 2012 roku w Wojdatach pod Wilnem.